Witam ponownie. Temat kolejny: węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany, czyli coś, co mieliście już w praktyce, ale tak jak z drabinami, myślę, że warto w skrócie przypomnieć. Pożarnicze węże tłoczne do pomp pożarniczych. Jeśli chodzi o średnicę, rozróżnia się wielkości, przypominam, węże tłoczne 25, 42, 52, 75 i 110. Mamy też węże 38, takie dosyć niestandardowe, tak samo jak 42. Są to głównie, to są te główne właśnie wymiary. Jeśli chodzi o łączniki LA, łączniki ze stopów aluminium, LM ze stopów miedzi, B bez łączników. Z czego się składa? Taśma wężowa zakończona łącznikami odpowiadającej danej średnicy wewnętrznej węża. Jeśli chodzi o taśmę, mamy oplot i wykładzinę wewnętrzną po to, żeby nam ta woda nie przeciekała. Powłoka zewnętrzna lub też bez powłoki. Tyle o wężach tłocznych. Jeśli chodzi o węże sawne, trzy rozmiary, chociaż dwa takie główne, 52, 75 i 110, najczęściej spotykane 110, odmiany L z łącznikami, B bez łączników. Mamy również węże stawne 125, 150 mm używane do agregatów pompowych o dużych wydajnościach, czyli takie niestandardowe węże. Tak wygląda wąż stawny gumowy. Wykonana warstwa wewnętrzna i zewnętrzna z gumy są dosyć twarde. W środku spirala z drutu. Trzy sekcje drutu tutaj przy łącznikach, po to, żeby te łączniki trzymały się dosyć sztywno. I też konkretnie powiedziane, ile zwojów, dla jakiej wielkości. Tutaj węże z PCV, czyli te takie najczęściej spotykane, miękkie PCV, do tego spirala z twardego PCV, połączenie oczywiście z łącznikami i też mają, jak sami widzicie, takie osłony termoizolacyjne zabezpieczające właśnie te taśmowanie, czy to są druty, czy też opaski. Łączniki do węży tłocznych, jak i do węży sawnych. Te wielkości standardowe 25, 52, 75, 110, nie wiem czemu to jest 42, węże 38 i 42 również mają bodajże łączniki 52. Także te standardowe 25, 52, 75 i 110, no i sawne 52, 75, 110. I oczywiście do tych większych węży, no to już łączniki również o większych parametrach. Do czego stosujemy? Łączniki do łączenia albo węży ze sobą, albo do łączenia danego sprzętu, takiego jak prądownice, kurtyny. Wszystko jest ze sobą kompatybilne, rozmiar dany do danego rozmiaru. Przełącznik. Przełączniki służą do przejść, popularnie zwane redukcją, pomiędzy danymi średnicami. Zawsze jest to jeden rozmiar w górę lub w dół. Nie ma takiego czegoś jak przełącznik z 25 na 75. Mamy przełączniki 5,2 na 25, 7,5 na 52 i 110 na 75. Łączy się w ten sposób węże czy też różnego rodzaju sprzęty o różnych średnicach. Nasada, czyli przy danym sprzęcie, przy prądownicy nie mamy łączników, są tam nasady, bo z jednej strony są zamontowane do całej reszty prądownicy, z drugiej strony mają standardowy łącznik. Pokrywy nasad, często gdzieś tam przy nasadach pomp, autopomp, motopomp, tam właśnie są te pokrywy. Takie zakończenie do zaślepiania linii pożarniczych. Rozdzielacze. Różne rodzaje rozdzielaczy. Na zdjęciach najpopularniejsze. Po lewej stronie rozdzielacz kulowy, po prawej grzybkowy. Różnią się wizualnie tymi uchwytami. Też troszeczkę zasadą działania tego właśnie tych zaworów w środku.
Jeśli chodzi o rodzaje rozdzielaczy, naprawdę całe mnóstwo. Od 110 na 2x75 do 52 na 3,25. Najpopularniejszy, właśnie ten, który widzicie, wlot 75, wylot 1x75 i 2x52. To są najpopularniejsze, ale tak jak mówiłem, jest cała gama różnych, o różnych rozmiarach właśnie tych rozdzielaczy. Do czego rozdzielanie wody dostarczonej pojedynczą linią główną na dwie lub trzy linie gaśnicze. Zbieracz, jak sama nazwa wskazuje, służy do zbierania danego medium, dołączenia go, tak jak w przypadku tutaj, z dwóch nasad 75 do jednej nasady 110. Smoki stawne. Proste i skośne, po lewej prosty, po prawej skośny, różne nasady, 52, 75 i 110, oczywiście większe też są, na nasz użytek właśnie te trzy rozmiary, służą do zakończenia linii sawnej, mają takie sito, jak zapewne widzicie, po to, żeby te większe frakcje jakiegoś tam brudu, jakiegoś tam syfu nie przeleciały nam przez do autopompy, do pompy. Smoki sawne, utrzymanie słupa wodu w linii sawnej. Dlaczego? Ponieważ w środku znajduje się tak zwany zawór zwrotny. W momencie, kiedy nie zsiemy wody, on się zamyka i ta woda się w tym słupie, w tym wężu utrzymuje. W momencie, kiedy zasysamy, podnosi się i ładnie zasysamy sobie tą wodę. Pływak umożliwia utrzymanie smoka na odpowiedniej głębokości, po to, żeby oczywiście ten smog jest ciężki, więc idzie sobie na dno, na dole jest muł, przykładowo przy jeziorze. Także taki pływak podczepiamy na lince i wtedy ten smog jakby unosi się gdzieś tam na danej głębokości, a nie schodzi na samo dno. No i prądownice wodne. Jakie wyróżniamy? Proste, pistoletowe, turbo, czyli te najczęściej spotykane, i wysokociśnieniowe do linii szybkiego natarcia. Co do nasad 25, 52, 75, o 110 nie słyszałem. Myślę, że nikt by nawet takiej prądownicy nie utrzymał. Do czego służą? Wytwarzanie odpowiedniego strumienia wody i stanowią zakończenie linii wężowych. Prosta, z zaworem lub bez zaworu, bez jakiejś tam większej możliwości regulacji. Pistoletowa. Tutaj trochę bardziej taka już konkretniejsza prądownica. Posiada też zawór. Regulujemy sobie też zasięg. Właśnie tym spustem, jeżeli mogę tak to nazwać. No i turbo, czyli te najbardziej popularne prądownice. Na zdjęciu jedna z takich wadliwych, troszeczkę bardzo szybko się brudzi, ale działaliście już na kilku innych prądownicach, pewnie gdzieś tam też, czy na zawodach, czy przy jakichś celach gospodarczych, także cała gama. Czym się różnią? Mają taką specjalną turbinkę kręcącą się na wylocie, która odpowiada za właściwe rozbicie tych kropli wody, za powodowanie tego, że powstaje mgła, czy prąd kroplisty, czy prąd zwarty. Możemy tutaj sobie regulować, tak samo możemy sobie regulować przepływ od, dajmy na to, nawet 17 litrów przy prądownicach Rosenbauer do 500 przy różnego rodzaju innych. Także cała gama możliwości regulacji tej prądownicy. Głowice mgłowe, to już zapomniany temat. Głowice mgłowe przykręcało się na górnym zdjęciu. Po lewej stronie macie te zakończenie tej prądownicy. Tam przykręcało się głowicę mgłową i ona powodowała wytworzenie mgły wodnej. No, tego już nikt nie stosuje. Zastąpiono to właśnie prądownicami turbo, które mają możliwość wytwarzania mgły. Kurtyny stosowaliśmy na zajęciach do wytwarzania zasłon. Kurtyna wodna, zasłona wodna po prawej stronie. Ten złoty element służy do regulacji w prawo, w lewo. Wtedy regulujemy sobie wydajność. Zakończenie linii możemy sobie zabezpieczyć jakieś tam przed promieniowaniem cieplnym, przy zdarzeniach chemicznych. Mnóstwo zastosowań. Wysysacz głębinowy, czyli tak zwany injektor. Jak to działa? Wypompowywanie chociażby wody z zalanych piwnic, jakichś ze studni, sprawność około 30%, czyli taki mało sprawny sprzęt. Bardzo stary, działa na zasadzie
takiej, że do tej mniejszej nasady wtłaczamy wodę. Ta woda wędruje przez inżektor, zasysa wodę, dajmy na to, z piwnicy i wychodzi nasadą większą, bo wychodzi jej oczywiście więcej, bo zdążyła pobrać sobie tą ciecz, którą chcieliśmy wypompować. Także dajemy troszeczkę mniej, ona sobie pobiera i wychodzi górą w większej ilości. Stojak hydrantowy, przypominam, nie jest to hydrant, żebyście nie mylili, stojak hydrantowy wkręcamy do hydrantów podziemnych, czyli tych, których nie widać, które trzeba otworzyć za pomocą klucza do hydrantów podziemnych. Tu jest klucz do stojaka hydrantowego, klucz do hydrantów podziemnych. Wkręcamy, robiliśmy to też na zajęciach. Dzięki stojakowi możemy i temu kluczowi możemy pobrać wodę właśnie z sieci miejskiej. Podpinka, mówiłem przy drabinach o podpinkach, jest to kawałek linki, ona ma około długości około metra. Teraz zastąpiliśmy to właśnie tymi pętlami alpinistycznymi. Zakończona takim hakiem, po prawej stronie pętelka. Mnóstwo zastosowań, zabezpieczenie drabin, zabezpieczenie linii wężowych. Kiedyś to strażacy nosili razem z toporkiem w poszewce, na pasie. Teraz, tak jak mówię, odstąpiono już od tego, ale gdzieś tam jeszcze na autach oczywiście się znajdują. Klucze do łączników. O ile 25, 52 jesteśmy skręcić w rękach, w stanie skręcić w rękach, tak 7, 5, 110, już no trochę gorzej, więc te klucze się przydają, są dedykowane do konkretnych średnic. Tutaj jest 52, 75 i 110 na zdjęciu, także za pomocą nich możemy sobie węże skręcić, czy też później rozkręcić. Mostki przejazdowe, zabezpieczenie węży ułożonych poprzek dróg przejazdowych, też na konkretne rozmiary, w tym przypadku na środku 75 i po obu stronach 2x52. Do 110 też mamy takie mostki, po to, żeby auta nie jeździły po wężach na drodze, rozkładamy mostki i te linie mamy zabezpieczone. Zbiorniki wodne, najpopularniejszy, typowo taki na zawody, 2500, ale oczywiście są też większe. Na powiecie mamy największy zbiornik 13 tysięcy litrów, taki aluminiowy już tam ze stelażem. Także służą do oczywiście do magazynowania wody, do dalszych celów tam gaśniczych. Siodełko wężowe, ochrona węży tłocznych przed uszkodzeniem o ostre krawędzie parapetów, parkanów, dachów, czy też płotów na przykład. Te drewniane elementy w środku pomiędzy dwoma blachami, one się kręcą, także ta linia fajnie, ładnie się układa, nie ma żadnych zagięć, nic nam się nie powinno stać z wężem. Prądownice pianowe, wchodzimy w temat pian. Jeśli chodzi o oznaczenie, bardzo proste. PP2, czyli prądownica pianowa 2 razy 100, czyli wydajność 200 decymetrów sześciennych, czyli inaczej litrów na minutę. Analogicznie PP4, prądownica pionowa 400 litrów na minutę i 8 PP8, prądownica pionowa 800 litrów na minutę. Taka wydajność. I bardzo ważna sprawa, warto zapamiętać, prądownice pionowe wytwarzają pianę ciężką o liczbie spienienia do 20. Tak wygląda prądownica pionowa. Mieliście okazję ją na zajęciach używać. Wytwornice pionowe, kolejna ważna sprawa, służą do wytwarzania piany średniej o liczbie spienienia w granicach 20-200. To sobie zapamiętajcie. Oznaczenie troszeczkę bardziej skomplikowane. WP2-75, czyli wytwornica pionowa 2, jak już wiecie, 200 litrów na minutę, taka wydajność roztworu, 75 liczba spienienia. I to wszystko. WP2-150, czyli wytwornica pionowa 200 litrów, 150 liczba spienienia. WP4-75, to już Wam zostawiam do rozwinięcia ten skrót. Tutaj mamy jeszcze kwestię przeliczania, ile piany nam jakby powstanie z tej wytwornicy, na przykładzie WP2 na 75. Oznacza to, że wytwornica ma wydajność 200 litrów na minutę, to już wiecie, roztworu wodnego środka pionotwórczego, czyli mieszaniny wody i tego środka. To, co idzie nam przez linię wężową do wytwornicy. Wytwarza liczbę spienienia 75. Jeżeli chcemy wiedzieć, ile będzie z tego piany, wystarczy pomnożyć
pierwszą cyfrę przez drugą i wychodzi nam, że przez minutę wytworzy to 15 tysięcy litrów piany. Przypominam, piana średnia 20-200. Tak wygląda wytwornica, mniej więcej podobna budowa do tych, co używaliśmy na zajęciach. Działka wodno-pianowe, z reguły piana ciężka. DWP to raczej bardzo prosty skrót, działko wodno-pianowe. 16, tak jak mówiłem, razy 100, czyli 1600 litrów na minutę. 24, 2400 litrów na minutę i tak dalej, i tak dalej. SIP, stacjonarna, P, przenośna. Tak wygląda z reguły do zwykłego działka, które mamy na dachu. Zakładamy taką nasadkę do wytwarzania piany ciężkiej i w ten sposób podajemy sobie pianę. Zasysacze liniowe. Jeżeli chcemy podać pianę, to najpierw musimy wytworzyć roztwór, bo z wody z piany nie zrobimy, ze 100% środka pianotwórczego zrobimy, ale szkoda. Także do układu dokładamy zasysacz liniowy. Z lewej strony zasysacza wchodzi woda, od góry wężem dostarczamy, wystarczy wąż podłączyć i włożyć do osobnego pojemnika ze środkiem pianotwórczym i on już sobie sam pod ciśnieniem ten środek pianotwórczy pobierze. Pobierze go z reguły w stężeniu 3 lub 6%. To są najpopularniejsze stężenia, 3 i 6%. Wszystkie samochody też mają z reguły takie ustawienia. I po prawej stronie nasadą wychodzi już nam nie woda, nie środek pianotwórczy. Uwaga, wodny roztwór środka pianotwórczego. Tak to się nazywa i to wędruje linią wężową do albo prądownicy pianowej, albo do wytwornicy pianowej. To już w zależności co założymy. Co do oznakowania, zasysacz Z2 razy 100, czyli 200, czyli Z2, Z4, Z8. Bardzo ważna sprawa, jeżeli stosujemy prądownice pianowe PP2, to jak Wam się pewnie wydaje, dobrze myślicie, musimy zastosować również zasysacz Z2. To wszystko musi ze sobą współgrać. PP4 stosujemy Z4. WP, czyli wytwornica pianowa WP2, stosujemy Z2. Dobra, to tak w dużym skrócie. Myślę, że przypomnijcie sobie zajęcia, kiedy podawaliśmy mniej więcej pianę i wodę. Tam właśnie był użyty ten sprzęt. Myślę, że to wszystko. Do usłyszenia.